W imieniu Darzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej witam Państwa serdecznie. Witam przybyłych gości. Jako prezes zarządu na Darzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w swoim imieniu, w imieniu zarządu spółdzielni i mieszkańców osiedla chcę podziękować władzom gminy Nadarzyn, a w szczególności wójtowi gminy za dotrzymanie danego nam słowa. Plac został wybudowany, jak widzimy. Jest piękny. Nasi mieszkańcy, dzieci, młodzież i dorośli mają gdzie spędzać czas wolny. Na zabawie, rekreacji i wypoczynku. Osiedle nasze otrzymało inwestycję rekreacyjno-sportową, jakiej nie posiada żadne osiedle mieszkaniowe, jak i żadna spółdzielnia mieszkaniowa może w całym kraju. Myślę, że przy tak dużym osiedlu właśnie serce tego osiedla zostało prawidłowo zagospodarowane i będzie służyło i tym najmniejszym, i tym średniakom, i tym seniorom. Boże, źródło wszelkiej prawdy i radości, racz pobłogosławić ten skwer, miejsce wypoczynku, radości, sportu. Dzisiaj mamy otwarcie skweru na ulicy Lipowej. Jest to kolejny obiekt, który powstał w gminie Nadarzyn w celu rekreacji, zabawy i sportu. Tych obiektów w ostatnim czasie powstało dość dużo. Powstały nowe siłownie, powstają nowe place zabaw, buduje się następne hale sportowe. To wszystko ma służyć, żeby uatrakcyjnić ludziom możliwość wypoczynku w wolnych chwilach, jednocześnie uatrakcyjnić poszczególne miejscowości, jak również w celu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Znajdujemy się na przepięknym obiekcie rekreacyjno-sportowym, gdzie mamy różne boiska, m.in. boisko do koszykówki. Oby tak jak najwięcej takich boisk znajdowało się między właśnie domami mieszkalnymi, bo wtedy będziemy mieli pociechę z młodzieży, która będzie zdrowa, sprawna, wysportowana i będzie miała zajęcie. Placyk jest zrobiony, jest bardzo fajny. Z tego co widzę, dużo dzieci z niego korzysta, nie tylko z naszego osiedla, ale też z całej gminy, myślę, bo przyjeżdżają matki z samochodami i przywożą dzieci. Także myślę, że spełni swoją rolę ten placyk i wszyscy będą zadowoleni. Także dziękujemy pomysłodawcom, wykonawcom. Naprawdę świetna sprawa. No i naprawdę jeszcze bym dodała, że warto mieszkać na takim osiedlu. Teraz naprawdę. Tak. Teraz tak. W ubiegłym roku pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na część sportową tego placu. Wówczas pan wójt podjął decyzję, że w związku z tym, że uzyskamy pewną pomoc w sfinansowaniu chociaż tej części sportowej. W związku z tym w ubiegłym roku powstała część sportowa, natomiast część rekreacyjna została oddana do użytkowania, jest wybudowana i oddana do użytkowania w tym roku. Bardzo fajnie, że w takich miejscowościach okołowarszawskich jak nasze może powstać tak fantastyczny plac zabaw. Bardzo szerokie możliwości, bo tak, i boisko do koszykówki, i stoły do tenisa stołowego. Także infrastruktura jest bardzo ciekawa. Tam widziałem wcześniej najmłodsze dzieciaki, też mają mnóstwo możliwości, żeby się wyszaleć, bo i małe karuzele, jakieś zjeżdżalnie. Teren jest ogrodzony, nawierzchnia miękka, więc myślę, że dzieci są tu i będą i bezpieczne, i będą się dobrze bawiły. Będziemy zachęcać wszystkich znajomych do korzystania z tego obiektu.